Przepraszam, przez to jesteś już Wenezuelką. Dawaj, dajcie mi te dwa lata zakazu wjazdu do Wenezueli, po prostu już nie mam po prostu siły. Mam w ogóle dwa paszporty. Nie wyciągaj nic, nie możesz mieć w ręce żadnych dolarów. I powiem wam, że przeczołgali mnie mentalnie, totalnie. Cześć moi drodzy, tutaj Ada Jarczyk, czyli Gona Travel i w tym odcinku pokażę wam, jak wyglądało załatwianie mojego pozwolenia na wyjazd z Wenezueli. To było straszne przeżycie. Czuję po prostu totalnego kaca pourzędowego. Zapraszam was na ten odcinek. Jest 15:30, spędziłam 2 godziny w środku tego budynku. Wy nawet nie wiecie, co ja przeżyłam, a najgorsze jest to, że ja teraz jeszcze nie wiem, czy rower... Jezus, jest. Rower jest nieukradziony, słuchajcie, nieukradziony rower w jednych z najbezpieczniejszych ulic. Ta ulica tam za mną to jest jedna z najniebezpieczniejszych ulic w Caracas. W sensie, że dużo kradną. Jest rower, ale powiem wam, nie wiem, za chwilę wam to wszystko powiem, ale po prostu czuję się, jakby ktoś mi przeczołgał mózg na wszystkie sposoby. Groził mi zakaz wjazdu do Wenezueli na 2 lata, ale wow, zaraz wam powiem wszystko. Siemanero, jest 7:00 i jestem w kolejce, tak na oko liczyłam, że jakoś tak 160. I myślę, że pierwszy człowiek, który tam siedzi, to prawdopodobnie pojawi się tutaj jakoś tak o 5:30, żeby być pierwszym w kolejce. No może to nawet nie głupi był pomysł, żeby tak wcześnie wstać. Co po niektórzy widać, że nie są tutaj pierwszy raz. Pani tutaj ma koc, ma krzesło, tam ludzie też mają jakieś krzesło. Wiem, że jak tu byłam ostatnio pytać się, bo byłam tu we wtorek, pytać się jak co mam zrobić, to ludzie nawet mieli ze sobą parasole, żeby chronić się przed słońcem, więc no, ludzie są przygotowani, niektórzy są naprawdę full przygotowani. A ja mam tylko 2 butelki wody, so. I teraz pomyślcie sobie, że żyjecie w takim kraju i tak, po benzynę musicie stać kilka godzin w kolejce, załatwić coś w urzędzie musicie wstać o 5 rano. I słuchajcie, to nie jest tak, że ja to za 2 godziny, za 3 godziny będę wolna. To jest prawdopodobnie to, co tu widzicie. I ja liczę, że to jest tak co najmniej do 14 tu będę. Tak co najmniej. Mam nadzieję, ogólnie tak trochę się w sumie martwię, że nie zdążę do 15, bo 15 zamykają. Powiem wam, jak mój dzień się zaczął w ogóle, bo poszłam spać o 3 rano, bo musiałam zrobić coś, o czym nie wiem, czy mogę już jeszcze mówić. Najwyżej napiszę w opisie, o co chodzi. Więc poszłam spać późno i wyobraźcie sobie, że wstałam o 5:30, wiadomo, i robię sobie śniadanie. Wysypuję płatki owsiane na talerz, a tam karaluch na plecy z rękami, tak, czy z rękami, to może nie, z łapkami, z mackami, z kończynami i sobie myślę, no nieźle. No wiecie, no i teraz potem pojawia się takie pytanie, czy wyrzucić karalucha i zjeść dalej te płatki owsiane, czy wyrzucić całe opakowanie płatków owsianych, bo był tam karaluch. W sumie to ciekawa jestem, co myślicie wy, co zrobiłam. Wygląda. Nie wiem, czy otworzyli już urząd, mieli otwierać o 8, jest 8:15, więc ja już czekam jakieś 1,5 godziny. Przybyło tylko ludzi. No,
Ale może wam powiem w ogóle, o co chodzi, czemu ja w ogóle jestem. Czemu ja w ogóle czekam do urzędu emigracyjnego. No więc okazało się w międzyczasie, odkąd tu jestem, że prawdopodobnie jestem tu nielegalnie. Nielegalnie z racji tego, że wiza turystyczna, którą dostaje się po wjeździe, przewieździe do Wenezueli, do kraju, jest na 90 dni. No ale oczywiście przez koronawirusa, odwołane loty, zamknięte granice, nie było możliwości w ogóle wyjechać, więc wszyscy turyści, ludzie na wizie turystycznej dostali jakby przedłużenie automatyczne, dopóki granice nie zostaną otwarte, prawda? No i granice lądowe z Kolumbią dalej są zamknięte, do 1 czerwca mają być zamknięte. Lotów też do Kolumbii nie ma. Lotów do Europy też nie ma. Jedyne loty, które są w tym momencie, które zostały wznowione, wznowili loty chyba w grudniu. Teraz mamy kwiecień. Loty zostały wznowione w grudniu, ale tylko do 5 kierunków, do 5 krajów. Do Iranu oczywiście. Dlaczego do Iranu? No bo stosunki dyplomatyczne są bardzo dobre i Iran wysyła benzynę, więc wiadomo, no musi być Iran. Jest Turcja, z Turcją też są dobre stosunki. Jest Dominikana, jest Meksyk i jest Panama. Więc teoretycznie ja nie miałam możliwości się wydostać bezpośrednio do Kolumbii, a jak wznowili loty, to żebym mogła dostać się do Kolumbii, to musiałabym lecieć przez Panamę. I oczywiście mogłam lecieć przez Panamę, tylko te loty wtedy kosztowały po $600. Tak, po $600. Wiecie, to jest taka cena. $600 to jest taka cena biletu w dwie strony. Nawet może i w dwie strony właśnie. Z Polski do Kolumbii i z Kolumbii do Polski. Więc godność moja podróżnicza nie pozwala mi zapłacić $600 za lot z Caracas do Bogoty, który normalnie bezpośredni lot trwałby 1,5 godziny. Więc myślałam, że spoko, no i nie wiem, jeśli ani do Polski nie mogę się dostać, ani do Kolumbii. Nie myślałam specjalnie na ten temat, no ale okazuje się, że chyba jestem tu nielegalnie. Jedna z pań w ambasadzie powiedziała mi, że prawdopodobnie muszę zapłacić jakąś karę, żeby móc w ogóle wyjechać z kraju, tak? Bo jeśli nie zapłacę kary i stawię się na lotnisku, no to mogę mieć problem. Więc przyszłam tutaj pod urząd we wtorek i pytałam się tutaj dziewczyny, co organizowała tam kolejkę i tak dalej, informacji udzielała, co powinnam zrobić, gdzie się udać, ile zapłacić, jak to wygląda. No na kogoś tam zadzwoniła i powiedzieli, że no to dobra, to żebym przyszła z paszportem i że oni mi dadzą pozwolenie na wyjazd z kraju. Czy to będzie coś kosztować? Nie mam pojęcia. Powiem szczerze, że no nie wiem, to może być zarówno i $30, jak i $300. To nie wiem, chyba nic mnie nie zdziwi, ale ja się przygotowałam w ten sposób, że mam $100 i mam chyba 40, więc albo może być 40, albo 100. Bo inaczej nie mam. A jak powiedzą, że jest więcej niż $100 za karę, no to im powiem, że sorry, ale ja tutaj nie mam tyle pieniędzy. I co, mam w ogóle ciekawą rzecz, wam pokażę, że mam w ogóle dwa paszporty. Wyobraźcie sobie, w ogóle to jest w ogóle faza, bo oczywiście stary paszport, nie pokażę wam zdjęcia, bo jest nieciekawe zdjęcie, sprzed 10 lat. Miałam krótsze włosy. No ale w każdym razie musiałam sobie wyrobić nowy paszport, bo stary paszport traci ważność w sierpniu, a żeby wjechać do większości krajów na świecie, trzeba mieć minimum ważny paszport 6 miesięcy. Czyli jak mamy teraz kwiecień, no to zostaje mi 4 miesiące ważności paszportu i już do Kolumbii bym nie wjechała, więc musiałam sobie wyrobić nowy paszport, więc mam wyrobiony paszport i w ogóle faza, bo w nowym paszporcie jest napisane, że jest wydany właśnie w konsulacie w Caracas i to jest takie wow, powiem wam, że aż miło się robi tak na serduchu, taka w ogóle pamiątka dla podróżnika, mieć paszport na kolejne 10 lat wydany w Caracas. Jest godzina 8:43, a mnie się już dane mobilne powoli kończą w telefonie. Nie wiem, nie mam powerbanka, w ogóle nie przygotowałam do tego, całkowicie się tego nie przygotowałam. Kurczę, ale mam déjà vu straszne teraz. Wow, nie uwierzycie.
śniło mi się kiedyś to. Naprawdę. Muszę to przemyśleć. Jestem ciekawe, bo zaczęli bić brawo gdzieś tam kilka osób z tyłu, a reszta zaczęła wtórować, w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Także nigdy nie wie, o co chodzi, czemu bili brawo, ale bo ktoś zaczął, to reszta się przyłączyła. Czyli po prostu psychologia tłumu. Wyobraźcie sobie, że mam problem. Kobieta, już jestem w tej ostatniej kolejce osób, które czekają do Urzędu Migracyjnego, ale kobieta powiedziała mi, policjantka, że oni mnie nie wpuszczą. Dlaczego mnie nie wpuszczą? Dlatego, że mam te spodnie na sobie. I nie wpuszczą mnie. Nie wpuszczają w leggingsach i nie wpuszczają w takich spodniach. Wyobraźcie sobie? Serio, no zrobiłam całą tą kolejkę tutaj. Nikt mi nie zwrócił uwagi na spodnie. I nagle, wiecie, już na samym końcu, gdzie już mam wchodzić, nagle jest problem, więc trochę, no jest już godzina 11:30 chyba, więc czekam 4 godziny, więc no chciałabym już wejść, prawda? Także zadzwoniłam do znajomego, żeby przewiózł mi jakieś spodnie, obojętnie jakie swoje, cokolwiek, żeby założyć na wierzch, żeby wejść. No, zresztą nawet nie mam innych spodni, wszystkie spodnie, które mam tutaj, to są właśnie takie. Dlaczego nie mogę takich spodni mieć? Nie wiem. Nie są ani obcisłe, ani prześwitujące, ani srakie. Nie mogę mieć takich spodni, żeby wejść. Dziewczyna stoi w kolejce przede mną, która była wczoraj, i właśnie nie wpuścili jej za to, że miała jakieś tam, nie wiem, luźne spodnie. Więc jest dzisiaj w jeansach. Więc ogarnijcie temat. Ogarnijcie temat. Wenezuela i jej absurdy. To jest cała jedna przygoda. Dobra, więc resztę historii muszę wam opowiedzieć tutaj. Więc skończyliśmy na tym, że nie chcieli mnie wpuścić z powodu spodni. Wdałam się praktycznie w dyskusję z policjantką, która mi to powiedziała. Ja mówię, no dobra, okej, ale co jest złego w tych spodniach? Jakie normy mają spełniać spodnie, żebym ja mogła wejść do Urzędu Migracyjnego? To raz. A dwa, czemu spędziłam właśnie 6 godzin stojąc w kolejce i nikt mi o tym nie powiedział? Czemu w ogóle mnie wpuściliście? Czemu nie powiedzieliście mi tego wcześniej? No wiecie, byłam zdesperowana, dzwonię do przyjaciela, słuchaj, błagam cię, przywieź mi jakiekolwiek spodnie, nawet twoje, żebym mogła założyć na wierzch po prostu te dżinsy, bo mnie nie chcą wpuścić. I przyjechał z tymi spodniami, przywiózł mi spodnie swojej mamy, ja te spodnie schowałam do plecaka i sobie myślę, dobra, zobaczymy faktycznie, czy mnie nie puszczą przez te spodnie, tak jak mówi ta policjantka. Wchodzimy do budynku, no i powiem wam, że ja myślałam, że najgorsze, co mnie będzie czekać, to właśnie stanie w tej kolejce. Byłam zła na siebie, że się nie przygotowałam, po prostu paliło mnie słońce w twarz, w szyję tutaj z tyłu, masakrycznie. Nie miałam ani nic, żeby się po prostu zakryć, ani czapki, ani parasola, ani nic, więc byłam trochę zła. I myślałam sobie, że to czekanie to jest najgorsze. A najgorsze zaczęło się w tym budynku, w którym później jeszcze spędziłam 2 godziny. I powiem wam, że przeczołgali mnie mentalnie, totalnie. Zaczęło się od tego, że starszy pan Włoch rozmawiał właśnie z tym chłopakiem przy tym biurku, tłumacząc swoją sytuację i tak dalej. Też właśnie jest za długo w kraju. I powiem wam, że to, co mu powiedzieli, no to to, że dokonują ekstradycji i że chłop po prostu ma zakaz wjazdu, ma zakaz powrotu do Wenezueli. I ten Włoch mi opowiada, to był starszy pan, już tak pod 70, 80, i on mi opowiada, że spędził tutaj 50 lat, mieszkał. Nie wiem, czemu nie miał obywatelstwa wenezuelskiego, mógł sobie je wyciągnąć, jakby załatwić, że ma 4 dzieci, które tu wychował, które są inżynierami, adwokatami itd., itd., że spędził 50 lat w Maracaj, gdzie tam był prezesem jakiegoś tam klubu, przewodniczącym jakiejś rady, i że tu zbudował jakiś szpital, bo był inżynierem budownictwa, i mi opowiada w ogóle, co tam nie osiągnął w ogóle w Wenezueli, i wiecie, dostał decyzję taką, że dostaje zakaz wjazdu do Wenezueli i ma lot w jedną stronę do Włoch i wiecie, i klapa. I sobie myślę, grubo.
No i przychodzi kolej na mnie, idę z tymi swoimi dokumentami, oczywiście wiedziałam, że muszę pokazać bilet, że wyjeżdżam z kraju, pokazać paszport. No i pokazuję bilet i dziewczyna mi mówi, mam bilet, wiecie, z Caracas, nie ma bezpośrednich lotów do Bogoty, więc mam z Caracas do Panamy i z Panamy do Bogoty, do Barranquilli, przepraszam, do Kolumbii. I dziewczyna mi mówi, a no to dostaniesz 2 lata zakazu wjazdu do Wenezueli. Ja mówię, ale dlaczego? No bo lecisz do Kolumbii. Okej. Okay. Mówi, no tak, no bo od wczoraj właśnie zaakceptowali taką ustawę, że jak ktoś leci z Wenezueli do kraju, w którym nie ma konsulatu wenezuelskiego, to dostaje 2 lata zakazu wjazdu do Wenezueli. Ja mówię, no to zarąbiście. Zarąbiście, tylko dlatego, że lecę do Kolumbii i Kolumbia nie ma dobrych stosunków obecnie z Wenezuelą, to ja dostaję 2 lata zakazu wjazdu do Wenezueli. No super po prostu. I oblał mnie zimny pot i sobie myślę, no zarąbiście. I ona mi mówi, słuchaj, masz 2 loty do Panamy i z Panamy do Kolumbii. Zostaw mi tylko tą kartkę, gdzie masz lot do Panamy i ja to szefowi pokażę, że lecisz tylko do Panamy. I Panama akurat ma konsulat wenezuelski, więc bez problemu. I on mówi, okej, super, problem z głowy. No i co się okazuje dalej? Mówią mi, że okej, żeby dostać pozwolenie na wyjazd, to teraz ja potrzebuję zapłacić 135 milionów boliwarów jakiegoś tam podatku, jakieś tam opłaty, żeby dostać to pozwolenie. Ja mówię, okej, super, ile to będzie w dolarach? Ja to mam to dolary. Zaczęłam już prawie wyciągać i sprawdzać, czy ja mam tyle pieniędzy ze sobą. I gość po prostu mówi, nie, w ogóle nie możesz w ogóle mieć w ręce dolarów tutaj, jesteś w budynku rządowym. Wiecie, taki chłopak w moim wieku i tam mrugał do mnie, że nie, wyciągaj nic, nie możesz mieć w ręce żadnych dolarów, nie możesz mieć żadnych dolarów w ręce. Dobra, okej, no to w takim razie, jak mam zapłacić? On mówi, masz zapłacić na konto, najlepiej z Banco de Venezuela, zapłacić przelewem. Ja mówię, okej, no ale jak ja w ogóle mam mieć konto w Banco de Venezuela, jeśli ja jestem turystką, tak, wedle prawa? No to musisz po prostu kogoś poprosić, on ci przeleje i tak dalej. Okej, już w tamtym momencie miałam 7% baterii w telefonie. No to okej, dzwonię do przyjaciela, mówię, słuchaj, zrób mi przelew, czy masz tyle pieniędzy, żeby mi zrobić przelew? On mówi, spoko, nie ma problemu, tylko mój bank to z Banesco, zapytaj, czy mogę zapłacić z banku Banesco. No i pytam, oni mówią, nie, to musi być Banco de Venezuela. I mój przyjaciel mówi, no właśnie, no to Banco de Venezuela, czyli bank rządowy, oczywiście, że chcą bank rządowy. No niestety nie mam banku rządowego, żeby ci zrobić ten przelew. Ja mówię, no to zarąbiście. No i ten chłopak do mnie tam, cika. Poprosił mnie i mówi, słuchaj, możemy zrobić tak, że ten twój przyjaciel zrobi mi przelew na moje konto i ja ci zapłacę kartą moją. Więc myślę, okej. Znaczy pierwsza moja myśl była okej, a druga moja myśl była okej. Czy tu nie ma, że jakieś tam ściemy, czy on przypadkiem na tym jakoś nie korzysta, czy nie skorzysta, czy on przypadkiem też mnie jakoś tych pieniędzy nie ukradnie? Wiecie, zrobimy przelew, a on nagle zniknie. Dobra, dał mi swoje dane, wypisał mi na kartce i ja przekazałam je znajomemu. W międzyczasie okazało się, że ten chłopak mi mówi, dobra, słuchaj, jeśli masz gotówkę, daj mi tą gotówkę, a ja ci zrobię ten przelew. Jakby okej, luz. Więc zaprosił mnie do innego pokoju, gdzie ogólnie wszędzie są kamery, ale usadził mnie w takim miejscu, gdzie te kamery chyba nie dosięgały. Ja mu dałam te pieniądze i on powiedział, że mi to zapłaci. Sobie myślę, okej, dobra, dałam tylko lot do Panamy, nie dostanę zakazu wjazdu, zapłaciłam, okej, wszystko z głowy, już wszystko załatwione, już dostanę to pozwolenie elegancko. No i wyobraźcie sobie, że przychodzi ten szef, który wydaje decyzję i mi mówi, okej, dostaniesz pozwolenie na wyjazd, ale dam ci 2 lata zakazu wjazdu do Wenezueli. I ja wtedy po prostu tak, że co? I on mówi, tak, dostaniesz 2 lata zakazu wjazdu do Wenezueli, ponieważ no, przekroczyłaś tam o kilka miesięcy swoją wizę i tak dalej, no i muszę ci taki zakaz wjazdu dać. Ja mówię, no, po prostu masakra. Zaczęliśmy gadać, ja mu tłumaczę, że ja tak naprawdę przyjechałam tylko na tydzień, ugrzęzłam przez pandemię, no i później wiadomo, no ja akurat po prostu czekałam, aż uruchomią się loty do Kolumbii, wtedy się wypaplałam, bo przecież gość myślał, że ja letę tylko do Panamy, ale na szczęście nie zwrócił na to uwagę, gdzieś tam może nie usłyszał, albo nie chciał usłyszeć, nie wiem, to był chłopak
taki też w moim wieku, więc myślę, że też dzięki, że ten fakt bardzo dużo też po prostu pomógł. No i on mi mówi, słuchaj, wiesz co, to jakbyś mogła mi pokazać te loty, jeśli ty masz te bilety, gdzie pokazujesz, że faktycznie miałaś wylotowy bilet z Caracas do Kolumbii, to prześlij mi je. I najlepiej jakbyś mi też pokazała lot z Panamy już do twojego kraju, żeby pokazać, że wracasz do kraju, tak, że nic nie kombinujesz, że nie chcesz, że nie będziesz teraz wracać do Wenezueli i tak dalej, i tak dalej. Więc sobie myślę, okej, okay, przesłałam mu te loty. Miałam z Caracas do Bogoty właśnie 15 marca zeszłym roku, który został właśnie odwołany z powodu już kwarantanny COVID-a. No i tak sobie myślę, no dobra, no to mogę zrobić taką rezerwację takiego lotu do Polski czy tam do Europy. Na szczęście uratowało mnie też to, że wiem takie rzeczy jak na przykład fakt, nie wiem jak to jest w Europie, na 100% to działa z amerykańskimi liniami lotniczymi, na 100%. Nie wiem czy to jest prawo amerykańskie, czy to prawo jakieś tam lotnicze, światowe, ale ogólnie jest tak, że jak zarezerwujesz lot, zapłacisz za niego, to i tak masz 24 godziny później, do 24 godzin, możesz ten lot, z tego lotu zrezygnować i ci zwracają pieniądze. Raz takie coś robiłam właśnie jak wjeżdżałam na Bahamy i nie chcieli mnie wpuścić, powiedzieli, że nie wpuszczą mnie, bo nie mam lotu wylotowego. No i tam celnik mi powiedział, że słuchaj, to kup sobie lot i tam po prostu możesz do 24 godzin zrezygnować bez problemu. No to tak zrobiłam, że właśnie musiałam kupić lot i później właśnie zwrócili mi pieniądze i to było bardzo szybko, więc nie był żaden problem. Więc słuchajcie, co się stało. Już w tym momencie miałam 3% baterii w telefonie. Ja mówię, no to okej, okay, no to muszę jakoś te loty znaleźć, ale no to czy możecie mi znaleźć jakąś ładowarkę do telefonu? Ja to wszystko zarezerwuję, kupię, nie ma problemu. I dziewczyna zaczęła szukać ładowarki, ale nie mogła znaleźć ładowarki z USB, chyba C, teraz tam w Samsungach jest, nie wiem, czy to jest C, czy jakie tam. I nie mogłam załadować telefonu, więc pozwolili mi skorzystać z rządowego komputera. No ja się zalogowałam na swoją pocztę, na Gmaila, jeszcze ostatkiem baterii kliknęłam weryfikację kodu na telefonie. I zaczęłam wysyłać te loty moje stare z zeszłego roku i szukać nowych lotów, tak? No i słuchajcie, po prostu jaka akcja. Znalazłam lot ogólnie z Panamy do Chicago i z Chicago chyba do Monachium czy gdzieś, żeby pokazać, że już wracam do Europy. No i idę tam, klikam, żeby zapłacić i myślę, po prostu błogosławieństwo, że pamiętam dane swojej karty kredytowej. Oczywiście nie mam jej przy sobie, nie mam nigdzie tego zapisanego, ale je pamiętam na pamięć. Po prostu alleluja. Wpisuję dane karty kredytowej, elegancko, super, cieszę się, bo zaraz zabukuję, pokażę im, załatwię sprawę i wyjdę stamtąd. I to się okazuje, że wszystko super, klikam płatność. Klikam płatność i nagle odświeża mi się strona jakby mojego banku i pokazuje, że jest weryfikacja płatności i dostanę kod weryfikacyjny na mój numer telefonu. Na numer telefonu brytyjski, bo to jest brytyjski bank. I mój numer brytyjski jest w tym momencie w Polsce u mojego kolegi w domu. I mam, pamiętajcie, w tym momencie 2-3% baterii i mojego kolegi nawet nie było wtedy w domu. I sobie myślę, no to zarąbiście, nie mogę tego zapłacić. Więc co robię? Więc na szybkiego po prostu piszę maila do mojej mamy, do mojej siostry, do mojego przyjaciela, żeby mi wysłali szybko numer, w ogóle jaka akcja, piszę do 3 osób, żeby mi jak najszybciej wysłali dane swojej karty i to nie na telefon, tylko szybko na maila, bo ja już teraz potrzebuję, nie mam czasu jak wyjaśniać, co chodzi, wyjaśnię później, ale urgently po prostu potrzebuję dane karty. Wtedy mi się już telefon wyłączył. Zdążyłam spisać po prostu numer telefonu mojego przyjaciela, w razie czego. I po prostu czekam tam, odświeżając swojego Gmaila, czy przypadkiem już mi ktoś tych danych nie wysłał. W międzyczasie dziewczyna co chwilę przychodziła, jak tam wszystko idzie. A ja po prostu... Jeszcze wiecie, ten komputer tak wolno działa. Ten komputer to jak Windows 97, przysięgam wam.
i sobie myślę, no niesamowite. Dziewczyna też chciała mi bardzo pomóc, była w ogóle, wow, wielki szacun dla niej, bo gdyby nie oni, to bym nic nie załatwiła i tak naprawdę oni mogliby mi powiedzieć, słuchaj, nara po prostu, nara, no nie, jest w piątek, 15 godzina, nara, wiesz, my chcemy iść do domu. Ale no chcieli mi jakoś po prostu pomóc i ona mi dała też swój telefon i dzwoniłam do swojego przyjaciela, mówię, słuchaj, daj mi, proszę cię, daj mi dane twojej karty. No i on mi podyktował, bo akurat nie widział mojej wiadomości, podyktował mi to na szczęście przez telefon. Tylko że pojawił się kolejny problem. On ma limit na karcie kredytowej, uwaga, $500. A te wszystkie loty, które ja tam poznajdywałam na stronach, były jakieś $700, $800. No bo wiadomo, no z Panamy do Nowego Jorku, z Nowego Jorku do Europy, no to za $500, no nie wiem, czy by coś się znalazło. No i te wszystkie loty kosztowały $700 i sobie myślę, to super. Co z tego, że mam teraz dane karty, jak nie mogę kupić lotu, no nie? Ja mówię, no nie, po prostu... I wtedy tak sobie pomyślałam, dobra, poddaję się, dajcie mi te dwa lata zakazu wjazdu do Wenezueli, po prostu już nie mam po prostu siły. Prawie 2 godziny tam siedziałam na tym komputerze i klikałam. I wiecie, też ciężko znaleźć inne opcje, skoro internet tak wolno działa. Wiadomo, na telefonie bym to zrobiła szybciej, ale nie mają ładowarki, nie mogę włączyć telefonu. No i tam siedzę po prostu i sobie myślę, no nie, no to po prostu super. Ta dziewczyna zobaczyła, że jednak usilnie staram się faktycznie znaleźć ten lot i że faktycznie, że po prostu zależy mi, tak? I po prostu zobaczyła to i mówi, dobra, no nie, no, no zaraz pogadam z szefem. Poszedł do tego szefa, wrócili od niego i mówi, dobra, luz, załatwione. Ja mówię, po prostu nie, naprawdę? Tak, załatwione, już ten. I powiem wam, że co mnie uratowało? Uratowało mnie to, że już była 15:30. Ja nie wiem, czy oni pracują do 15, w piątki, czy do 16, czy jak pracują, ale ewidentnie po prostu chcieli już iść do domu, i byłam jedyną osobą, która tam siedziała i tam klikała i w ogóle, wiecie. Więc ogarnęłam, ale powiem wam, no nie wiem, nawet ten vlog, nawet jak o tym opowiadam, to jest tak długa historia, ja nawet nie wiem, czy to wiecie, jest w ogóle ciekawe. Ale chciałam powiedzieć w ogóle wszystko tak, jak było, tak jak leci i pokazać wam. Czy może wam nie pokażę z bliska, bo jeszcze tutaj jakieś, nie wiem, ukryte informacje, ale dostałam retorno volontario, czyli napisane jest, że kwestia, moja sprawa założona to jest po prostu dobrowolny wyjazd z kraju i napisane sin prohibición de entrada, czyli bez zakazu wjazdu. Także powiem wam, już byłam przekonana, że dostanę te 2 lata i po prostu szok. Także tak, no wczoraj jak wróciłam do domu, to powiem wam, że wróciłam totalnie wyczerpana mentalnie, emocjonalnie, bo myślałam, 5 razy myślałam, że dostanę zakaz wjazdu i koniec. A wypiłam litr mleka czekoladowego i położyłam się spać. Po prostu położyłam się do łóżka, bo nie byłam w stanie funkcjonować. Wyczerpało mnie to totalnie, a dzisiaj obudziłam się, czuję się jak na kacu, takim kacu pourzędowym. Tak totalnie mnie to wykończyło. Takiego stresu, jaki tam przeżyłam, nie przeżyłam, no przez ostatni rok nie przeżyłam. Ostatni raz, no to był właśnie ten okres, gdzie odwoływali loty i była pandemia i koronawirus, ja nie wiedziałam, czy to zostawać, czy nie zostawać. W zasadzie to nie wiem, czy w tym wideo będą wstawki z Urzędu Migracyjnego. Zastanawiam się, czy w ogóle wrzucać, bo też nie chcę mieć problemów. Zobaczcie, jak poczuję. Także jeśli nie będzie wstawek, no to te wstawki... No to tych wstawek nie będzie, tak? No i mam nadzieję, że zostaniecie na kanale, mimo tego, że wyjeżdżam z Wenezueli, bo to, że wyjeżdżam z Wenezueli, to nie znaczy, że jest koniec materiału z Wenezueli, bo materiał z Wenezueli, powiem wam, to, co jest na kanale do tej pory, to jest taka, nie wiem, 1/6, 1/7 tego wszystkiego, co mam nagrane, a i tak będzie więcej, także zostańcie ze mną. Także moi drodzy, jak zwykle jestem mega, mega wdzięczna za wasze komentarze, za wsparcie, za lajki, za subskrypcje, za wszystko, za wszystkie miłe słowa, które mi wysyłacie. Mega, mega, mega wielkie. Mega, mega, mega. Jezu, nie wiem, jak się to dotknąć. Vamos.
Vamos Colombia, vamos Colombia, pronto. No.